Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś filmik bardzo, bardzo krótki, ale z bardzo ważną wiadomością i tak naprawdę z pytaniem do Was znowu. Niedługo będę w Polsce, już o tym wiecie i wiele z Was się zapytało, żebym zorganizowała jakieś spotkanie z Wami. Ja bardzo chętnie zrobię to, tylko że potrzebuję Waszą pomoc. Ja niestety Warszawy nie znam tak dobrze i tak naprawdę będę tylko 6 dni w Warszawie i w weekend, czyli w sobotę mam wesele. To jest tak naprawdę powód, dla którego jadę do Polski, lecę do Polski i nie wiem, jak będę wyglądać w drugim dniu, ale chciałabym się od Was dowiedzieć, kiedy byłoby najlepiej się z Wami spotkać. Nie będzie to jakieś wielkie spotkanie oczywiście, bo nie jest nas tak dużo, ale na pewno parę osób tam przyjdzie, więc chciałabym, żeby to spotkanie było najłatwiej dla Was do zorganizowania, więc postanowiłam zrobić tak. Tutaj na dole w opisie znajdziecie link do Doodla, czyli Doodle, gdzie sobie zapisałam niektóre daty i godziny spotkania. I po prostu musicie głosować. Ten, co dostanie najwięcej głosów, po prostu wygrywa i tak dla mnie będzie łatwiej to zorganizować. Więc jeżeli znacie jakąś fajną knajpkę, czy bar, czy cokolwiek w Warszawie, gdzieś w centrum, bo tam dla mnie jest najlepiej, może być w Złotych Tarasach, może być na Starówce, gdzie chcecie, to ja bardzo chętnie się tam z Wami spotkam. I bardzo bym była wdzięczna, jeżeli byście napisali tutaj na dole jakieś imiona barów, żebym mogła poszukać na internecie właśnie, jak wygląda, i zdecydować się właśnie, gdzie z Wami pójść. Oczywiście jak już dostanę wszystkie głosy, dam znać, co po prostu, jaki jest wynik, i myślę, że mam nadzieję, że nic się nie zmieni przez to, ale jakby coś się zmieniło, to ja od razu zmienię Doodla i dam Wam znać, nie wiem czy na YouTubie, ale na pewno na Facebooku, więc śledźcie mnie na Facebooku, ale może też na Snapchacie mogę o tym opowiedzieć, nie wiem, więc po prostu śledźcie mnie i będziecie coś więcej o tym wiedzieli. Więc tak. Krótki film jak na dziś, ale mam nadzieję, że wiadomość jest dla Was fajna po prostu. Nie mogę się doczekać, jak będę mogła Was uściskać na żywo. Więc do zobaczenia niedługo i na pewno w następnym filmiku.